I pamiętam w Rzymie w styczniu 1988 roku odwiedziłem piękny kościół świętego Ludwika od Francuzów, gdzie są piękne obrazy Caravaggia. Właściwie to zwiedzając Rzym, poszedłem tam zobaczyć Caravaggia, ale jednocześnie przy kościele, który był chyba kościołem ambasady francuskiej, jest księgarenka francuska. I tam w tej księgarence, tak przeglądając różne książki, znalazłem książkę arcybiskupa Lefebvre'a Ilon de Couronne, odebrali mu koronę. W Polsce tak się zdaje się trochę inaczej ten tytuł przetłumaczono, ale mówię, odebrali mu koronę. I to jest książka będąca w dużym stopniu oparta na wykładach, ale ekspozycją tradycyjnej nauki Kościoła o państwie, o społeczeństwie, o dobru wspólnym. I nagle okazało się w czasie tej lektury, że bardzo wiele tych intuicji, w tamtym czasie ani ja, ani wielu z moich przyjaciół nie mieliśmy dostępu do tradycyjnych, starych dokumentów Kościoła, całkowicie pokrywa się z naszymi intuicjami.